Hejka wszystkim, witam ponownie. Słuchajcie, dzisiejszy temacik to jest 1.5, jak to na Forda przystało, TDCi, który jest również o innych oznaczeniach w innych modelach. Generalnie jednostka diesla 1.5, tak jak widzicie, przyjmujemy założenie Ford, TDCi. Coś poszło nie tak, mianowicie podejrzenie prawdopodobieństwa przeskoczenia paska rozrządu, który nie wiadomo, czy w ogóle był kiedykolwiek wymieniany oprócz pierwszego montażu. W każdym bądź razie silnik podczas kręcenia daje dziwne efekty. Przy tym pojawia się delikatne stukanie. Jest prawdopodobieństwo, że rozrząd przeskoczył, czy coś ucierpiało, czy nie. Będę się brał za zdemontowanie, podwieszenie silnika, zdemontowanie łapy, oczywiście zdemontowanie rozrządu, żeby sprawdzić, jakie są znaki, jak są ustawione. Jeżeli znaki się nie będą pokrywały, to pokrywa oczywiście zaworów, którą widzicie przed nami, będzie zdemontowana. Tutaj już w tym momencie wstępnie zostały zdemontowane rury. Tak jak widzicie, tu są rury od kolektora ssącego, od turbiny, tutaj sobie przelatują przez intercooler. To zostało zdemontowane, żeby zyskać rzeczywiście na czasie. Dobra, nie zatruwam i spotkamy się, jak już silnik podwieszę, będziemy widzieli, co, na jakim etapie jesteśmy. Generalnie Ford, jest to Transit Courier czy Courier, 2017 rok, 1.5 TDCi. Do zobaczenia później. I zobaczcie, co tutaj mamy. Pozwoliłem sobie na ściągnięcie dekla klawiatury, tak jak widzicie. No i co mamy pod deklem, słuchajcie? No mamy, kurde, wałek, nie? Ale nie wałek, tylko silnik nam zrobił wałek. Zaraz wam pokażę, zobaczcie. Popychacze hydrauliczne są na wierzchu. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać, bo światło się odbija. W każdym razie cała hydraulika nie ma dźwigienek popychaczy. O, zobaczcie na przykład tutaj. Gdzie to jest? Gdzieś się mi zakamflowało. Zobaczcie, tam jest sprężyna zaworowa. Nie wiem, czy widać te popychacze hydrauliczne na nagraniu. W każdym bądź razie ja je widzę. Oprócz tego widzę jakieś elementy. Na przykład tam gdzieś jest jakiś element popychacza. Może nie popychacza, jak tej dźwigienki, ale nie jest tak źle. Głowica ośmiozaworowa i na ostatnim zaworze jest, ta-da-da, jest nasza dźwigienka, pewnie i tak uszkodzona. W każdym bądź razie nie ma konieczności i sensu, jak widzicie, pasek rozrządu jest jeszcze zamontowany. Nie było konieczności sprawdzania znaków, dlatego że tych znaków na 100% nie ma. To znaczy, one są, ale są nieadekwatne do ustawień fabrycznych. W każdym bądź razie silnik zamarł. Zamarła cisza. Co będzie? Oczywiście, no, ściągnięcie głowicy. W pierwszej kolejności tutaj bardzo fajnie, jeśli jest głowica dwuczęściowa, można ściągnąć całe użytkowanie górne w jednym elemencie. Ale obstawiam, że nam to i tak nic nie da. Trzeba będzie głowicę rwać, bo skoro sprężyna od zaworu sobie leży tam. O, widzicie, sprężyna od zaworu? Jest. Patrzcie, nie zginęła nigdzie. W przyrodzie nic nie ginie, tylko zmienia miejsce właściciela. Dobra, nie zatruwam. Przekażę sytuację, góra do zdarcia i spotykamy się później. Do zobaczenia, hej. No i słuchajcie, cała góra z wałeczkiem zdemontowana. Jak widzicie, leży sobie wałek. Wszystko jest podkręcane. Natomiast słuchajcie, ten silnik jest naprawdę bardzo zabawny. On wie, kiedy się uszkodzić, wie, kiedy zacząć się rozbierać. No słuchajcie, zobaczcie.
on ustalił, że usterka nastąpiła i zaczął powoli sobie wypinać zawory, żeby było po prostu łatwiej właścicielowi w jakichkolwiek naprawach. No zobaczcie, po prostu krzywki, te, które są dźwigienkami. O, zobaczcie, jaki odzysk, ile metali szlachetnych można jeszcze oddać na złom. Sprężynki, nie jest źle. Tak jak widzicie. Zdemontować można z silnika parę elementów i najciekawsze jest to, że silnik jest dalej cały. Także sprawnie zostały. Silnik, słuchajcie, wiedział, co jest zużyte i te zużyte elementy wysypał, po prostu odłożył na bok. Także widzicie, krzywki się wysypały, krzywki się połamały, rolki sobie leżą, prowadniczki sobie leżą. Tylko najgorsze jest to, że doszło nawet do wypięcia zaworów, czyli na tyle było, że się to wszystko porozpinało. Dobra, biorę się za odzyskiwanie materiałów, bo złom jest w cenie. I spotykamy się później, co będziemy robili dalej. Do zobaczenia. Słuchajcie, musiałem do was wrócić. Mała, wielka ciekawostka. Zobaczcie, ktoś kiedyś, jakiś geniusz był, składał ten silnik. Jak to jeździło, nie wiem. Zobaczcie, tak wyglądają czapki, które są na zaworach, na sprężynach. Jedna z nich jest założona odwrotnie. Przecież do cholery jasnej, ona się sama podczas lotu silnika nie odwróciła. Więc jeżeli tak było pospinane, to nie ma się co dziwić, że ten silnik po pewnym czasie się po prostu wysypał. No, taka ciekawostka. Mechanicy, po prostu gratulacje, mistrzostwo dla was. O, tak powinna być czapeczka założona, a ona była wręcz odwrotnie przyklejona. O, dokładnie tak. Dobra, szukamy dalej części i spotykamy się później. No i więc tak, spotykamy się już po dłuższej chwili. No słuchajcie, trzeba było wypić kawy, nie pomaga, lajcie tak. Zobaczcie, rozrządzik został zdemontowany. No i muszę bardzo miło powiedzieć i pochwalić, słuchajcie, w tym silniku jest pasek bezkolizyjny, zobaczcie. Jak dochodzi do kolizji, czy ma dojść do kolizji, ten pasek nie robi kolizji, tylko po prostu co? Zjada zęby. Zobaczcie. To jest leci, leci, leci. O, zaczynają się zęby. Są. Czyli w tym tutaj momencie, jak miało dojść do kolizji, to pasek postanowił zrzucić zęby. I te zęby, o, widzicie, tu na przykład leżą sobie ząbki. To są ząbki z paska, a reszta sobie leży gdzieś tam na dole. Dobra, słuchajcie, będę próbował zmontować zawory. Tu środkowe mam już w tym momencie, także podpiera mi zawór ten tutaj. Będę robił próbę, ale już nie dzisiaj, bo mi się po prostu fizycznie nie chce. Odnośnie założenia zamków, zapięcia zaworu. Oględziny zrobiłem kamerką inspekcyjną. Zawory wyglądają ładnie od dołu. Wyglądają na pozamykane. Tłoki nie wyglądają na uszkodzone, ale to wszystko praktyka pokaże. I czas oczywiście. No. Także tak widzicie, tak wygląda niewymieniany pasek, a tutaj gdzie nasi byli, a czy ja obstawiam inną kwestię, że pasek był dobry, to nie była wina paska, tylko winny był ktoś, kto ten system tutaj hydrauliki składał, ktoś składał zawory. Jak to jeździło, tego nie wiem, w każdym bądź razie zawory się rozpięły. No i jak się coś rozpięło, zaczęło dochodzić do kolizji, złamało jedną krzywkę i potem sobie leciało, aż wymieliło. Dobra, nie zatruwam, spotykamy się po złożeniu zaworów i wtedy wam powiem, czy głowica ocalała, czy nie ocalała. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie. No i więc tak, jakie aktualnie mamy poczynania? Przyjechał rozrządzik, przyjechały dźwigienki, za chwilę będzie montaż dwóch sprężyn zaworów. Inspekcyjnie kamerką wyszło, tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli ktoś oglądał i słuchał, że zawory wyglądają na ładne, nie wyglądają, żeby były ugięte, aczkolwiek to wszystko czas pokaże. Na aktualną chwilę, tak jak widzicie, rozrząd jest rozebrany, jest na etapie aktualnie czyszczenia, przygotowywania do zamontowania nowej pompy, nowego napinacza, wszystko wiadomo, na znaki trzeba przygotować. Ale na tym etapie najważniejsze jest uszczelnienie pompy wodnej. Bo jak wiecie, jeżeli kiepsko będzie uszczelniona, no to po prostu będzie się lało. I metody jakiejś cudownej innej nie ma, jak ponowne rozebranie rozrządu.
co niestety w tym samochodzie jest utrudnione, bo nie ma do tego dostępu. Dobra, biorę się za dmuchanie, czyszczanie, odtłuszczanie i skręcenie pompy wodnej. No i lecimy dalej z paskiem. Do zobaczenia później, na razie. No i więc tak, wszystko zostało przygotowane. Tak jak widzicie, góra została wymyta, wyczyszczona. Dźwigienki, tak zwane pieski, są już położone. Pompa zamontowana, natomiast pasek, no jasna sprawa, że nie, dlatego że jeszcze koło jest niezamontowane. I teraz taka cenna uwaga, która się może Wam przydać. Jeżeli podchodzicie do zamontowania góry wałka, to pamiętajcie o pewnej kwestii. Jest to ważne i to może Wam czasem uratować tyłek. Jeżeli dobrze to zrozumiecie. Na dole możecie sobie zblokować nawet dowolnym wiertełkiem, czymkolwiek. Po prostu znak rozrządu. Później wiadomo, że się skupicie na ustawieniu paska, ale nie chodzi o to. Tylko chodzi o to, by montując główkę, czyli górę tej głowicy, razem z wałkiem, nie doprowadzić już do kolizji. Dlatego, że wałek, gdybyśmy mieli niezablokowany i ustawiony w innym momencie, to któraś krzywka może się okazać, że akurat będzie napierała na dźwigienkę, która kolizyjnie wejdzie wraz z tłokiem, bo Wy nie widzicie, w jakiej pozycji jest tłok, i zrobicie sobie niepotrzebnego psikusa. Dlatego też przed założeniem góry, czyli założeniem tego całego elementu, pamiętajcie o tym, by zblokować sobie rozrząd. Tutaj akurat wchodzi ładnie śrubeczka 8 na ciasno. Na dole zblokować sobie wał, żeby te znaki były już ustawione na dzień dobry, żeby do kolizji nie doprowadzić, ściągając, skręcając śruby. Dobra, ja biorę się za położenie uszczelniacza, położenie o-ringów, bo tutaj idą o-ringi. Tak jak widzicie, to są miejsca na o-ringi przygotowane. 1, 2, 3, 4, 5, tak, dokładnie 5 o-ringów i te o-ringi mają być. Dobra, odtłuszczone wszystko, biorę się za położenie uszczelniacza, no i skręcamy górę. No i więc tak, jakie mamy poczynania? Części rozrządu oprócz paska mamy zamontowane. Pasek jest tylko wrzucony w dziurę. Miska została wyczyszczona ze względu na to, że w misce znajdowało się bardzo dużo gadżetów. Metalowych oczywiście, które niepotrzebnie były się gdzieś tam pałętały i robiły spustoszenie, mimo że przez smoka by nie zostały zaciągnięte, to za jakiś czas zamieniłyby się w pył, w opiłki, no i oczywiście wiadomo, co by się stało. Natomiast pozwoliłem sobie na głębszą analizę ze względu na to, że jest to silnik, jak wiecie, po kolizji. Krzywki powinny zgadzać się mniej więcej co około 90 stopni przesunięta jedna względem drugiej, czyli na pierwszym cylindrze mamy pierwszą krzywkę, mniej więcej 90 stopni przesunięta jest druga krzywka. Natomiast zobaczcie na trzecim cylindrze, co mamy. A kuku, nie wiem, czy to widać na nagraniu. O, teraz myślę, że będzie widać. Zobaczcie, dwie krzywki mamy, można powiedzieć, w tym samym momencie. Czyli już wiem, że na trzecim cylindrze dochodziłoby do kolizji. Gdybyśmy silnik skręcili, zmontowali rozrząd, tak na 100% by się stało. Dlatego też warto jest analizować sobie każdy aspekt, każdy elemencik, bo wiecie, że po kolizji może dojść do różnych wszelkich rzeczy, wszelkich awarii. Tu już mamy nowy wałek, który czeka, leży na zamontowanie. Generalnie muszę ten wałek rozbroić, zamontować nowy uszczelniacz, wszystko przesmarować i oczywiście naklej do powierzchni takich, do bloków, który jest. Będę uszczelniał górną część tutaj tej pokrywy wałeczka. No także widzicie, małe akuku, a jednak spustoszenie duże. Trzeba było oprócz dźwigienek, które są już zamontowane, dół już jest uszczelniony, miska jest uszczelniona. Zostawiłem sobie to w czasie, żeby sobie mogło wyschnąć, żeby była możliwość dzisiaj zalania go olejem. No ale póki co wiadomo, paska nie założymy, nie zrobimy testu sprężania, dopóki nie zamontujemy prawidłowego wałka, bo taki by doprowadzał nam tylko i wyłącznie do kolizji.
Dobra, nie zatruwam, biorę się i składam dalej. Tylko rzecz jest jaka. Bardzo często widzę, ludzie popełniają pewne błędy przy montażu pasku. Ja tu nie jestem geniuszem w tej kwestii, więc za bardzo się wypowiadał nie będę. Natomiast rzecz jest jaka. Po założeniu paska wiadomo, że mamy pozakładane blokady. Blokady ściągamy. Niektórzy robią sobie obrót paska, uznają, że wszystko jest ok. Natomiast rzecz jest jaka. Wstępnie należy sobie ustawić napinacz. Ja Wam pokażę w lustereczku. Jak to będzie, nie wiem, czy to będzie widać. O, tu dokładnie widać. Więc jest ta strzałeczka. Zrzucamy kaganiec, czyli wyciągamy zawleczkę. Ustawiamy pozycję środkową, po czym nie jeden obrót, tylko robimy około 10 obrotów paska. I to nie jest mój wymysł. Dlaczego? Dlatego, że jak kupujecie pasek, to pasek nie jest idealnie okrągły w kółeczku zwinięty, tylko on jest, wiadomo, pozwijany w ósemeczkę. Prawie że, no nie przełamany oczywiście. I on potrzebuje najnormalniej w życiu wyłożenia się. My robiąc 10 obrotów powodujemy to, że ten pasek naciągamy i po jednym obrocie, gdybyśmy to zrobili, no niestety nie osiągniemy tego efektu, jaki uzyskujemy po 10 obrotach. Więc jeżeli około 10 obrotów obrócimy ten pasek, później możemy sobie skorygować i tak jak u mnie przekręciłem dokładnie 10 razy, po czym musiałem tą strzałeczkę ustawić centralnie na środku. Wtedy wiemy, że ten znak jest idealnie ustawiony, czyli napinacz jest napięty prawidłową siłą, taką jaką powinna być, bo wiadomo, jak każdy pasek pracuje plus minus i tutaj ten napinacz również, ale on w tym momencie pokazał nam już, że pasek został prawidłowo naciągnięty jak na pasek nowy. Znaki się zgadzają, wszystko się zgadza, biorę się za skręcanie obudowy. No i widzimy się oczywiście później, do zobaczenia. No i jesteśmy prawie ku końcowi, bo jeszcze została do zamontowania rureczka od powrotu paliwa. Aktualnie akumulator już jest w trakcie ładowania, prowizorką co prawda, ale się ładuje. Także ja sobie składam rureczkę, poczekamy na akumulator. No i cóż, robimy odpał, testujemy, także do zobaczenia przy odpalaniu. I wszystko mamy pomontowane, rureczka powrotu jest założona. Ktoś by w tym momencie mógł zadać pytanie, jak odpowietrzyć taki układ wtryskowy, więc od razu Wam podpowiem. To metoda jest bardzo prosta z punktu widzenia kierowcy i to kierowca robi. Nie odkręcamy żadnych wtrysków, nie ściągamy żadnych rurek i tak dalej. W Euro 6 robimy to tak. Włączamy kluczyk w stronę rozrusznika, ale nie wciskamy sprzęgła, które umożliwia, daje nam zgodę na start. I trzymając kluczyk w pozycji włączonego rozrusznika, pompka paliwa zaczyna pracować, silnik nie pracuje. W ten sposób jest odpowietrzanie, przelewanie przez filtr paliwa, tego paliwa, które gdzieś tam uciekło, czy się cofnęło do baku, bo pompka wstępna jest w baku. Także pompka wstępna się załącza wtedy, gdy trzymamy pozycję rozrusznika, ale normalnie gdybyśmy kręcili tym samochodem, no to wiadomo, on by niepotrzebnie kręcił. Także włączamy rozrusznik, nie wciskamy sprzęgła. Jak przytrzymamy go sobie ze dwa takie cykle, możemy brać się za kręcenie. Dobra, zostawimy kamerkę. I zobaczymy, jak to się będzie miało. Musiałem wyłączyć, żeby znaleźć pozycję kamerce. Takie, by po prostu nie spadła podczas rozruchu. Dobra, idziemy, odpowietrzamy. Zobaczymy, jak zapali, czy w ogóle zapali, czy będzie jakiś efekt niepotrzebny, czy po prostu będzie czysta, ładna praca. No właśnie, każdy na to czeka. My też.
układ odpowietrzony możemy kręcić. Jeszcze zapowietrzone. No i mamy to. Silniczek odpalił, natomiast musiałem go zgasić. Co prawda początki efektu odpalania były takie dla niego tragiczne, jakby nie palił na wszystkie, no ale siłą rzeczy był bardzo zapowietrzony, natomiast jestem w pomieszczeniu zamkniętym, więc tutaj zdrowie jest najważniejsze, biorę się za otwieranie i dopiero wtedy sobie go odpalę, żeby sobie popracował, bo wiadomo jak spaliny oddziaływują. Dobra. Pochodzi sobie chwilkę, odpowietrzy się, praca się wyrówna i pokaże, że to faktycznie pracuje. Do zobaczenia. I mamy to. Praca co prawda jego w tym momencie jest jeszcze adaptacyjna, ale tak jak widzicie po powtórze pracy silniczek sobie bardzo ładnie czyta. Za niedługo będzie można na nim szklaneczkę postawić i będzie sobie ładnie równo pracował. Że nie ma się co bać, po prostu do roboty trzeba się brać. Jak widzicie, 1.5 TDC i zwany również KDI w innych modelach samochodu. Uratowanie, jednostka będzie jeździła, będzie sobie żyła. Nie wiem jak nie słychać, bo dźwięki mogą być głośniejsze, ale tak to właśnie wygląda. Fordzi. Także dziękuję za oglądnięty filmik. Macie pytania, komentarze, śmiało piszcie, będę się starał pomóc. Co będę wiedział, to podpowiem. Trzymajcie się, zdróweczka życzę, do zobaczenia, cześć.